Cześć moi drodzy, ja jestem Atero, witam was w kolejnym odcinku z gry Game Dev Tycoon. Kontynuuję naszą rozgrywkę, moi drodzy. Stwórzmy sobie zatem grę. Albo zbadajmy coś, mamy coś do zbadania. Ach, mam 9 punktów, dobra, to myślę, że cóż, coś na nową grę. Teraz tak, no nie wiem, czy co by tutaj zrobić. Nie, czy teraz akurat próbuję sobie zrobić osiągnięcie, moi drodzy. To jest takie osiągnięcie. Trzeba trzymać tutaj chyba w tym miejscu przez minutę kursor. Tutaj nie odpaliłem sobie stoperka, także myślę, że nie będzie problemu. Przez minutę bodaj tutaj trzeba trzymać kursor, także cóż. Pomyślmy. Spróbuję dzisiaj dwa osiągnięcia zrobić, bo możemy tutaj jedno osiągnięcie zrobić tylko w tym miejscu. Dobra, mamy 20 sekund. To jest najdziwniejsze osiągnięcie, jakie w życiu chyba widziałem. 25. To w tym miejscu mam trzymać? 30 sekund? Tak jest! Brak natchnienia, nazywanie gier bywa trudne. Dobra. Co ja tutaj mogę zrobić? Co ja tutaj mogę zrobić, moi drodzy? Dziki Zachód, więzienie, prawo, cyberpunk. Chyba nie mam odpowiedniego perka, żeby zrobić sobie grę Pong. Chyba, że mamy po prostu zrobić. Jaką nazwę Pong? To coś mi to da? Zobaczymy. Mam nadzieję w sumie. Teraz trochę lecę na YOLO, powiem wam. Nie do końca wiem, jak tutaj suwaczki sci-fi w akcji porostyntygować. Damy tak, zobaczymy. Tak, jest Pong, patrzcie. Nowsze badania pokazują, że coraz większa różnorodność urządzeń do grania kreuje rynek pod bardziej zróżnicowane gry. Wśród młodszych, podczas gdy inne są skierowane do nieco starszych odbiorców. Dokładnie tak. Coraz więcej twórców gier wkracza na rynek, można więc oczekiwać, że skierują swoje dzieła do określonej grupy wiekowej, co zwiększy szanse na sukces ich produkcji. Poszukiwać skarbów. Tak jest, znajdź ukryty skarb w garażu, mamy Ponga. Osiągnięcie detektyw, najmniej jednego easter egga. Trzy nam wpadły dzisiaj. Grupa docelowa, możemy takie badanie zrobić, ale zakończmy zatem grę na Pongiem. Jak tam Pong nam wyszedł? Gra sci-fi action. Tak, wiem, że mogę robić własne silniki gry. Wow, 8 wpadła na dzień dobry, super. Super. Pięknie, dobrze. Pong dał radę. Sci-fi action to świetne połączenie. Dialogi zupełnie nieistotny czynnik. No w sumie. Dobra, 37 punktów. Za ogromnym sukcesem konsoli TES pojawiły się pogłoski, że Vena, kolejne japońskie przedsiębiorstwo, planuje wypuszczenie na rynek własnej konsoli do gier. Super, moi drodzy. No niestety nie mogę sobie zrobić własnego silnika, potrzebuję 50 punktów, mam za to grupę docelową, którą sobie chętnie zrobię. Będziemy mogli wtedy kierować nasze gry do konkretnych odbiorców. Na przykład zrobić gry z kategorią R, tudzież PEGI, mamy tutaj właśnie PEGI, wynajdujemy PEGI. 18 na przykład. Nie nową grę. Dobrze, wiem, że tak. Wspieranie odpowiedniej grupy jest bardzo ważne, ale platforma też pełni istotną rolę. Tak, wiem, że niektóre urządzenia są popularne, na przykład tylko młodzieży, typu handheldy właśnie. UFO. Moda, rytm. Niech będzie UFO. Cokolwiek.
Vena potwierdziła dzisiaj niedawne pogłoski dotyczące nowej konsoli, zapowiadając premierę Master 5, czy All Master V. Twórcy twierdzą, że Master V jest technologicznie lepszy od TES firmy Nintendo. Konsola trafi do sprzedaży w ciągu najbliższych miesięcy. Dobrze, nowy gracz na rynku. UFO, super. Stworzymy zatem nową grę. W ogóle rzućmy okiem, co my tutaj mamy. Historia gier. Nie mogę robić sequeli ani prequeli. Pong 775. 6 tutaj mamy, tutaj 625, Kot i Atro, Fast and Furious. Wycofana. 27 tysięcy za 189 tysięcy złotych. No cóż. Jak widzicie, dobra, spróbujmy zrobić dla młodzieży. Co my tutaj mamy? Wirtualny zwierzak, komedia, lochy, bochy może nie. Zwierzaka sobie damy. I symulacja. I platforma. Na razie mamy test Commodora i PC-ta. Tutaj damy sobie tak. Proszę sobie nazwać jakąś. Nie wiem, jaką tutaj nazwę dać sobie. Niech będą zwierzaki. Świetne połączenie. Lećmy dalej. Grafika. Miałem zrobić RPGa takiego tekstowego, to może jeszcze zróbmy. Dobra. I 350 tysięcy mamy i mamy rok trzeci. Jeśli zaczęliśmy grę w 1980, mamy 83 rok teraz. Z tego co dobrze tutaj kojarzę, bo gra się zaczyna w latach 80. I trwa 35 lat. Także. Jeszcze 32 lata nam zostały gry. Zróbmy tak. Zobaczymy, co nam wyjdzie ze zwierzaków. Grupy docelowej dla młodzieży. Lećmy. Nowe rekordy, coś nam podbiło? Niekoniecznie. Zwierzaki. Konkretny szpil, super. Chciałbym zdobyć jeszcze w garażu po dziesiąteczkach, żeby tutaj kolejny achievement zrobić. Dobra, stwórzmy raport, tam 775 chyba było. Dzisiaj zdebiutuje konsola Master V, która jest dziełem firmy Vena. Dobrze. 9, ajajaj, prawie 10 tysięcy wpadło. Dźwięk to bardzo ważny czynnik w tych typu grach, dobrze. 28 punktów, czy mogę zbadać poza nowym tematem. Historia sobie zbadamy. Dobra. Według naszych badań rynku ostatnio opublikowana gra Zwierzaki zaskakującym się hitem wśród graczy. Oh yeah! Przedsiębiorstwo Atreus Factory jest nowicjuszem na rynku gier, ale nie możemy się doczekać kolejnego tytułu. Branżówki niedawno wypuszczone ze sprzedaży konsola Master V firmy Vena zatrzęsła rynkiem na całym świecie. Eksperci z branży twierdzą, że konsola jest źle promowana w Ameryce Północnej, ale w innych częściach świata jej sprzedaż kwitnie. Tak, marketing jest bardzo ważny. Dobra, historia. Coś nowego, fajnego mamy jeszcze. Nową grę. 7 gier zrobiliśmy. Średniowiecze, biorę. Zrobimy sobie jakąś strategię. RPGa miałem się zrobić, to potrzebujemy jakieś fantazy. Pół miliona już mamy. Dobra, czyli... Co my tutaj mamy? Lochy są i RPG na PC. Dla wszystkich czy dla dorosłych? Nie będą dla dorosłych. Dorośli. Co, jak my to możemy to nazwać? Nie mam zielonego pojęcia. Jakie są słynne gry? Kurde, takie teksty. Nie znam tekstowych gier, bo jestem za młody, żeby grać w tekstowe gry. Albo taka na Originie teraz się będę ją kupić. Aj, nie pamiętam.
Nie będzie Dungeons and Dragons. Nie wiem, dalej. Tekstowa. Staroszkolna lecimy. Zobaczymy, jak tam to pójdzie. 30 000 na 218 tysięcy. Super. Pumiona mamy. Nie mam żadnego pojęcia, gdzie dostać rozgrywkę. Zrobimy sobie tak. Nie robimy jeszcze tych gier, także nie ma tutaj żadnych odpowiedzi. Aha. Damy sobie dialogi w RPG-u. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Skoro mamy tekstówkę, to dialogi by się przydały. Damy tak. Cześć, jestem Steve O'Connor, reporter z planety GG. Krążą pogłoski, że twoja firma pracuje nad nową grą dla dorosłych graczy. Czy moglibyśmy się mówić? Pewnie. Super. O, przyszłym tygodniu. Super. Dobra, możemy będzie poczekać. Poczekać właśnie. Aha, dobra. Planet GG opublikowało niedawno wywiad z przedsiębiorstwem Atreufactory. Firma potwierdziła, że pracuje nad pierwszą grą skierowaną do dorosłych graczy. Atreus, właściciel i dyrektor generalny firmy Atreufactory, powiedział: uważamy, że gracze szukają tytułu z treściami dla dorosłych, jesteśmy gotowi podjąć ryzyko i takie gry im zaoferować. Właściciel i dyrektor generalny firmy w garażu. Wielu ekspertów z branży uważa, że wcześniej czy później gry dla dorosłych staną się bardziej powszechne. Ciekawi jesteśmy, jak rynek na nie zareaguje. Też jestem ciekaw. Nie mam żadnego pojęcia, czy powinienem tutaj robić dla dorosłych w latach 80. gry konkretnie. Rozgłos 14. Dobra. Gry casualowe, o właśnie. Nowy rekord w designie mamy. Lecimy. Jak tam Dungeons and Dragons? Najnowsze badania rynku wskazują, że Gowodor G64 powoli traci popularność na rzecz innych platform. Ciekawe czemu. W nieoficjalnym oświadczeniu pracownik Gowodor powiedział, że ich nietani sprzęt nie wytrzymał konkurencji z komputerami PC, które są nowsze i bardziej zaawansowane technologicznie. Nie tańsze. Dobrze, jak tam da Jonesy? O w mordę, leci średniak, piękna. Dobrze, projekt poziomu, dobrze, konkretny szpil. Takie średniaki nam wychodzą. I to tekstówki, nie? Tworzymy raport. 7 tysięcy. Czekam aż zdobędziemy 10 tysięcy pierwszego tygodnia. Lochy RPG, świetne połączenie, sztuczna inteligencja to niezbyt ważny czynnik. No dobrze. 30 punktów. Badania, jakiś nowy fajny temat, casualówki mamy. Ewolucja. Spore! Kurde, spore! Dobra, lecimy. O, Nintendo zapowiedziało dziś premierę przenośnej konsoli o nazwie Gamelink. Platforma będzie się charakteryzować wymiennymi kartridżami, czarno-białym ekranem na zielonym tle, wbudowanym głośnikiem oraz możliwością gry z innymi osobami za pomocą połączenia kablowego. Kurde, MMO! W porównaniu do komputerów i innych konsol, Gamelink nie jest mocnym sprzętem, ale biorąc pod uwagę niską cenę i przenośność, może znaleźć wielu zwolenników. Dobrze, mamy Gamelinka, kurde. Kurde, Pokémony! Czy ewolucja, jak zrobimy spore? Jakie to by... Chyba symulacja, nie? Tak mi się wydaje, że sport to symulacja jest. I dla młodzieży. Dawaj 2D. Żeby coś widzieli, kurde. No, 30 tysięcy za 217 tysięcy, dobrze. Jak będziemy mieli bańkę, będziemy mogli się wyprowadzić. Do nowego biura. Ja bym jeszcze tutaj chciał posiedzieć, no dobra, Nintendo Gaming, można by spróbować coś zrobić. Czemu w projektach świata w symulacjach, kurde, jest tak nisko?
Dobra, trzy bugi jeszcze, proszę, proszę patchować. Lećmy. No nie ma nowego rekordu. Ale mamy bonus, półtora, nowe połączenie, nowy temat. Jak tam spor? Proszę mi to pokazać. No dobra, no usiedź, jak tam wyszedł. Średniaczek, dobra. Bardzo bym chciał tutaj zrobić jakieś ciekawsze te tematy wygrzebać. 8000, kurde pani. 30 na rankingu bestsellerów w pierwszym tygodniu. Świetne połączenie, to bardzo ważny czynnik dźwięk, dobrze. Każywolówki sobie zróbmy. Coś na gamelinga może, coś rzucimy. Wraz z rosnącym zainteresowaniem grami wideo rośnie też liczba odbiorców magazynów dla graczy. Magazyny to oferują twórcom gier nowy, świetny sposób na promowanie nadchodzących dzieł, czyli marketing. Także chipy i inne takie, wiecie. Gry casualowe, dobra. Mam markinia 40 punktów, nowy temat. Sport, bierę. Bierę sport. Znaczy sport to takie, wiecie, dość oględne stwierdzenie. Nie wiem, czy to jest NHL, czy FIFA, czy koszykówka, czy golf. Dobrze. Coś nowego? Post-up. O kurde. 22 za 150. No kurde, post-apo. O kurde, Fallout. Jeśli masz więcej niż milion gotówce, możesz podnieść się do nowego biura. Taka kwota może wydawać się spora, no nie wiem. To jest spora, ale nie martw się, kiedyś ulgujesz jakiś hit, łatwo będzie zgromadzić środki, no nieźle, nieźle. Vena, twórca platformy MasterVid, zapowiedziała dziś premierę konsoli VenaGear, bezpośredniego rywala gamelinga firmy Nintendo. Taki wiecie. Taki tak. Przedstawiciel przedsiębiorstwa powiedział: w odróżnieniu od wielu podobnych urządzeń na rynku, które tylko udają konsolę, VenaGear posiada taką samą moc jak MasterVid, a dodatkowo jest przenośna. Jest też wyposażona w kolorowy ekran. Czy ten sprzęt zepchnie na boczny tor gamingu? Zobaczymy. VenaGear trafi na sklepy Epuki za 2 miesiące. Dobrze. Dawaj mi postapo. Kurde, dawaj mi postapo. Dawaj. Dawaj mi postapo. Casualowa strategia, symulacja, RPG, przygodówka, akcja. Dawaj RPGa, dawaj kurde. PC. To jest bardziej... Nie wiem teraz czy to jest... Czy to brać jako RTS-a, chociaż nie, RTS to jest niekoniecznie. Bardziej turówkę, czy nie wiem. Fallout dla dorosłych. Lećmy zatem, grafika 2D. Myślę, Fallout to spróbujmy zakończyć ten odcinek. Nie mam doświadczenia w budowaniu gier RPG, jak widzicie. Czekaj, wszystkiego trzeba się nauczyć. Chciałbym zrobić dychę, żeby tutaj mieć osiągnięcie, wiecie. Fajne. Aha. Totalnie nie wiem, co robię. Najwyżej spadniemy z rowerka. Najwyżej spadniemy z rowerka. Mamy 4. rok. Dobra, VenaGear. Okej. Nowy design. Znaczy nowy rekord w designie. Nowy temat, nowe połączenie. Bonus 1,5. Nowe rekordy, nowe poziomy. Jak tam Fallout tam wyjdzie, moi drodzy? Dobra. No uśredniak. Dobra, taka dziwaczna, ale dobra. Dzięki!
takie niespecjalnie nam wychodzi ten Fallout. 6,75 ocena. Jest 10 tysięcy pierwszego tygodnia. 19 na liście bestsellerów w pierwszym tygodniu. Postapu RPG, świetne połączenie, powieści, zadania to bardzo ważny czynnik, no oczywiście. Mamy zrobić sobie nową grę, także Gamelink. 50 tysięcy, żeby uzyskać licencję, tak poproszę. Casual. Wyścigi. Jakby to nazwać teraz? 30 tysięcy za to dopłacimy. Nie mam zielonego pojęcia. Dajcie mi w komentarzach jakieś pomysły na gry, na platformy, na rodzaje, tytuły. Dalej. A nie będę na Gamelinka tekstówki walił, bez przesady. Może tak, no powieści w wyścigach, casualówka chyba nie bardzo. Taka wiecie, taka ścigałka. Taka ścigałka. G64 zostanie wycofana za 2 miesiące. Smutne. Gowodor odchodzi. Ja, no właśnie teraz. Ja bym w casualówkach chciał, żeby ten to jakoś wyglądało i brzmiało. Tak. Tam projekty świata, to nikt na to nie zwraca uwagi, to ma być fajnie się w samo grać, się ma fajnie. A zobaczymy. Na razie cały czas się utrzymuje na listach bestsellerów. 27 tysięcy egzemplarzy za 192 tysiące złotych, dobrze. Producenci sprzętu na całym świecie byli zaskoczeni wiadomością, że firma Gowodor, producent popularnej platformy G64, złożyła wniosek o uznanie bankructwa. W firmie Gowodor nie udało się wprowadzić na rynek kosztownej alternatywy dla G64, w związku z tym zarząd zmuszony był do zakończenia produkcji wspomnianego rodzaja. G64 zniknie z półek sklepowych na początku przyszłego roku. Smutne. Dobra. Nowe połączenie bonus razy 1,3. Jak tam nasze tutaj wyścigi? Mech? 6 do 10? Znaczy 6 do 8? Kurde. Mają rozrzut, kurczysyny. Słuszmy raport, młodzież, Gamelink, 7,5 ocena, 56 tysięcy kosztów. Poszło! Konsola G64 nie jest dostępna, wyprowadzone gry 1, zarobione w sobie pieniądze 125 tysięcy. Poszło, kurde, ale żeby się strzelił. Gratulacje, wyrobiłeś sobie nazwisko, gromadząc przy okazji spory kapitał finansowy. Jeśli chcesz rozwinąć firmę, przeniesienie siedziby do nowego biura będzie dobrym posunięciem. Jeszcze nie. Zupełnie innej lotnicy. Okej. Okay. Nie będziesz jeszcze przenosił, bo opłaty zewrą. Tam opłaty są po 64 tysiące za miesiąc, czy tam za tydzień. Dobra. Dzięki grze w wyścigi firma True Factory pobiła swój rekord, sprzedając ponad 50 tysięcy egzemplarzy. To jest prawdziwy kamień milowy w rozwoju wspomnianego dewelopera. Dobra, wrzućmy się tutaj, jak to będzie na koniec. 19 na liście bestsellerów, ja jestem 21. Dobrze, 1,2 mln zarobiłem. Dobra, ja bym chciał tutaj podsumowanie tylko. 76 tysięcy. 77, 78 rośnie, kurde, wzrosło. Jest 80 tysięcy. 82,5. Dobrze. 82 tysiące egzemplarzy za 500 000 ponad. Kurde pani. Ale cóż moi drodzy. Tyle w tym odcinku. Dzięki za uwagę. Zostawcie łapkę, górę, łapkę do komentarze koniecznie i subskrypcję. A my widzimy się w kolejnym materiale. Na razie i cześć.